Katarzyna Filura, największa ikona kina polskiego, ja bym tak panią nazwała. Nie, no proszę nie przesadzać, nie. Ja pamiętam jeszcze panią z Pierścieni czy Róża. No wszyscy pamiętają, nie tylko pani. Największy hit, Pierścień i Róża? Nie no, było dużo takich filmów w latach 80. Moje Pierścień i Róża, Jerzego Gruzy, Pociąg do Hollywood, Radosława Piwowarskiego i King Size, Juliusza Machulskiego. Myślę, że to były takie filmy, które zdecydowały o tym, że stałam się znana i nie wiem, lubiana, podziwiana. Killer z Cezarym Pazurą? No, ale to już to jest 10 lat później od tych filmów, o których ale mówiłam. Ale dalej tak samo była pani piękna. Kultowy, absolutnie kultowy film. Killer, Killerów dwóch, Juliusza Machulskiego, tak, King Size Juliusza Machulskiego też. A dzisiaj jest tu pani nominowana za? To pani nie wie? Chciałam, żeby pani powiedziała przy kamerze. Ale to nie jest tak, że ja odpowiadam. Do filmu, rozumiem. No. Rozumiem. Chciałam zapytać się, jak pani uważa, czy... Jestem nominowana, skoro pani tego nie wypowiada, to tak, jestem nominowana, powinna pani o tym wiedzieć i powiedzieć. Jestem nominowana za film w reżyserii Jakuba Skoczenia Chrzciny. Jak pani wspomina ten plan? To jakiś szykuje się długi wywiad, wie pani, nie ma na to miejsca, przepraszam. Ja chciałam zapytać ale... ostatnie pytanie. Ostatnie pytanko na szybko. Jeżeli, którą nagrodę pani wspomina najlepiej? Miałam mnóstwo nagród i żadnych nie wspominam, bo uważam, że przeszłość już była i nie warto do niej wracać. A ulubiony film? Jest tu i teraz. A ulubiony film? A dzisiaj prezentuję film Chrzciny Jakuba Skoczenia. Dziękuję.